Czas na weekendową prognozę pogody. Adam Giza, witam i zapraszam. Piątek. W piątek sytuacja baryczna nad Europą nie ulegnie zmianie. Polska pozostanie w strefie wysokiego ciśnienia, a głęboki niż nad Atlantykiem u wybrzeży Hiszpanii oraz drugorzędne ośrodki baryczne na zachodzie i południu kontynentu spowodują napływ gorącego powietrza zwrotnikowego. Będzie pogodnie i ciepło w całym kraju. Sobota. Ostatni weekend sierpnia będzie pogodny. Strefa wysokiego ciśnienia, w której zasięgu znajdzie się Polska i ciągły napływ powietrza zwrotnikowego zapewni, uwaga, 30 stopni, zwłaszcza na zachodzie kraju i wszędzie bezchmurne niebo. Niedziela. Ostatnia wakacyjna niedziela nadal pożegna nas piękną, słoneczną pogodą. Wyż, w zasięgu którego znajduje się Polska, słabnie. Nad Wyspami Brytyjskimi rozbuduje się ośrodek niżowy i nad zachodnią część kontynentu zacznie napływać dużo chłodniejsze powietrze polarnomorskie, ale do zachodnich granic naszego kraju dotrze ono dopiero w niedzielę wieczorem. Zatem przez cały dzień będziemy mogli cieszyć się bezchmurną pogodą, a temperatura powietrza miejscami przekroczy 30 stopni. Teraz to wszystko, do usłyszenia.